Wyobraźcie sobie, że przenosicie się w czasie do lat 80. XX wieku i pod choinką znajdujecie taki oto prezent. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Zacznijmy jeszcze raz. Wyobraźcie sobie, że przenosicie się w czasy swojego dzieciństwa. Co znajdujecie pod choinką? Święty Mikołaj przyniósł konsolę Atari 2600. Niesamowita radość, ale będzie zabawy. Twoi koledzy już na pewno czekają, by wspólnie pograć w gry na tym urządzeniu. Czy to czas na Pac-Mana? Chwila, czy jest jednak coś jeszcze? Więcej prezentów? Tak, konsola o nazwie Atari Flashback X. Atari 2600 zostało wprowadzone na rynek w 1977 roku, ale Atari Flashback X zaczęto sprzedawać w 2019 roku. Czyli choinka nie może być jednak z lat 80. Cóż, czasem jednak warto pozwolić sobie na chwilę wspomnień, cennych wspomnień. Czym charakteryzują się dwa na pierwszy rzut oka podobne urządzenia, różniące się datą produkcji o 42 lata? Sprawdźmy to w tym filmie. Przy okazji lampki choinkowe, bombki i inne ozdoby zostały wyprodukowane w Polsce w latach 80. I co ciekawe, lampki świecą do dziś, bez wymiany przez tyle lat choćby jednej żarówki. Jednak trzy zapasowe zostały na wszelki wypadek dołączone do kompletu. Od takie dodatkowe retro elementy w filmie o konsolach Atari. Wracając jednak do meritum. Atari początkowo nazwało swój produkt VCS, czyli Video Computer System, a później nadano mu numer 2600, w momencie gdy firma wprowadziła na rynek bardziej zaawansowanego następcę 5200. Była to jedna z najlepiej sprzedających się konsol wideo w historii, a według niektórych źródeł wręcz najlepiej sprzedająca się konsola drugiej generacji na świecie. Szacowana liczba sprzedanych egzemplarzy, w zależności od źródła, wynosi od 25 do 30 milionów sztuk. I to w czasach, gdy te urządzenia były naprawdę drogie w porównaniu do zarobków. Jej ogromna popularność spowodowała, że powstało wiele klonów tego urządzenia. I to zarówno w czasach, kiedy konsola była produkowana, jak i obecnie. Jedną z najciekawszych kopii jest urządzenie o nazwie Atari Flashback X. Dobierzmy się więc do wnętrza obu urządzeń, czyli oryginalnej konsoli Atari 2600 oraz Atari Flashback X i porównajmy, jak bardzo zmieniła się technologia przez te wszystkie lata. Dodajmy 42 lata w rozwoju informatyki i elektroniki. Zanim jednak zaczniemy podziwiać piękno układów scalonych, zerknijmy najpierw na wygląd zewnętrzny i rozmiary. Pozornie mogą wydawać się podobne, ale konsola retro jest dużo, dużo większa. Kładąc monety na obu konsolach, będziemy mieli punkt odniesienia. Podstawowa różnica pomiędzy konsolami polega na podejściu do ich projektowania. Atari 2600 jest urządzeniem zrobionym niemal na zamówienie, z wyspecjalizowanym układem graficznym i muzycznym, niedostępnym dla urządzeń innych firm. Podczas gdy Atari Flashback X jest w uproszczeniu typowym smartfonem, ale pozbawionym ekranu, za to ze złączem HDMI, dwoma portami joysticków oraz zainstalowanym systemem Android. Całość umieszczono w obudowie w stylu retro. Dodatkowo klasyczny Atari nie zawiera żadnych gier, a te są przechowywane na kartridżach, natomiast nowszy brat zawiera w pamięci całkiem spory ich wybór. Skupmy się na Atari 2600 VCS. Warto jeszcze wspomnieć, że Atari wypuściło 6 głównych wersji konsoli 2600 i prezentowana w filmie jest trzecią z nich. Na przednim panelu mamy przełączniki oraz gniazdo do wkładania kartridża z grami oraz nielicznymi programami. Tak, programami, bo jest dostępny nawet na przykład prosty interpreter języka BASIC. Wcześniejsze wersje konsoli mają na przednim panelu dwa dodatkowe przełączniki, których tu nie widać, a które w późniejszych trafiły na tylną ściankę, służące do wyboru poziomu trudności dla dwóch graczy. Na tylnej ściance znajduje się także kabel antenowy do podłączenia do telewizora oraz dodatkowy przełącznik do wyboru jednego z dwóch kanałów, na jakich może być nadawany sygnał. Oczywiście obraz nadawany jest w systemie analogowym,
PAL, NTSC lub SECAM. Nietypową sprawą jest to, że kabel antenowy nie jest podłączany do gniazda na obudowie, a wychodzi wprost ze środka. Przejdźmy do Atari Flashback X. Widać tutaj duże podobieństwo, choć oczywiście do podłączenia do monitora czy telewizora mamy złącze HDMI. Co ciekawe, zostawiono 9-pinowe porty joysticków w standardzie dawnego Atari. Nie są to więc porty USB, jak spodziewałoby się pewnie wiele osób. Dodatkowo obsługują one również słynne wiosełka, czyli kontrolery, gdzie o pozycji gracza na ekranie decyduje obrót gałki sprzężonej z potencjometrem. Informacja jest przekazywana analogowo, a o pozycji decyduje więc w praktyce wartość napięcia. Jednak zapewne wszyscy już czekają, by dobrać się do wnętrza urządzeń. Zróbmy to teraz. Płyta główna Atari 2600 jest wykonana w klasycznej technice przewlekanej Through-Hole Technology, czyli w skrócie THT. Elementy mają długie, druciane nóżki, które wkłada się w otwory wykonane w płytce i oczywiście później lutuje. W czasach, gdy produkowano legendarną konsolę, był to podstawowy sposób montażu, choć oczywiście był również częściowo zautomatyzowany w przypadku urządzeń wykonywanych na masową skalę. Przyjrzyjmy się teraz Atari Flashback X. Różnicę widać na pierwszy rzut oka. Płytka jest wykonana w technologii montażu powierzchniowego Surface Mount Technology, czyli w skrócie SMT. Natomiast same elementy umieszczone na niej określa się mianem Surface Mount Devices, czyli SMD. Elementy są kładzione na płytce i przymocowywane w procesie lutowania, a te większe są dodatkowo przed lutowaniem przyklejane do płytki specjalnym klejem, odpornym na wysokie temperatury. Dodatkowo niektóre układy, jak główny mikroprocesor i pamięć RAM, mają obudowy w technologii z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce rastrowej Ball Grid Array, czyli w skrócie BGA. Mówiąc w uproszczeniu, są to obudowy z wieloma polami, które łączy się z płytką drukowaną za pomocą bardzo wielu mikroskopijnych kulek spoiwa lutowniczego. Oczywiście technologie zastosowane w Atari Flashback X zostały zaprojektowane z myślą o automatycznym montażu elementów przez wyspecjalizowane urządzenia. W efekcie naprawa przez amatorów elektroniki jest dużo trudniejsza i wymaga większego doświadczenia, choć oczywiście wciąż jest możliwa. Zwróćmy też uwagę, że płytka drukowana Atari Flashback X zawiera elementy po obu stronach, podczas gdy płytka Atari 2600 tylko po jednej stronie. Atari 2600 bazuje na kultowym mikroprocesorze MOS 6502, tutaj w przygotowanej specjalnie dla tego modelu wersji 6507, który w skrócie można określić jako biedniejszego i odchudzonego brata. Za grafikę, generowanie dźwięku i kilka dodatkowych funkcji jak obsługa słynnych wiosełek odpowiada układ Television Interface Adapter, czyli w skrócie TIA. Mamy także MOS 6532 RAM I/O Timer zwany Riot. Zawiera on niewielką pamięć RAM oraz odpowiada za obsługę układu wejścia-wyjścia, czyli przełączników na obudowie urządzenia i cyfrowych linii dwóch portów joysticków oraz zawiera prosty programowalny licznik pozwalający odmierzać czas. Konsola nie ma w ogóle pamięci ROM, gdyż całe oprogramowanie do obsługi zawarte jest na kartridżu. Zerknijmy teraz na nowszą konsolę Atari Flashback X. Niestety, pomimo długich poszukiwań, nie znalazłem żadnego schematu ideowego tego urządzenia. Część informacji udało mi się jednak ustalić. Główny mikroprocesor to układ ROCchip RK3066A, który zapewnia większość potrzebnych funkcji. Zawiera on dwurdzeniowy procesor Cortex A9 typu ARM, dwa rodzaje pamięci cache L1 i L2, wewnętrzną pamięć nieulotną flash, zawierającą program obsługi z możliwością aktualizacji. Dodajmy do tego wbudowany układ graficzny Mali 400, a także możliwość obsługi kodowania i dekodowania strumieni wideo. Jest też oczywiście układ audio. Ponadto zapewniono obsługę takich urządzeń jak pendrive'y czy karty SD. Dodatkowo posiada wewnętrzny zegar, moduł obsługi portu HDMI, a także przetworniki analogowo-cyfrowe, tutaj używane do obsługi wiosełek. Słowem, niemal kompletny komputer w jednym układzie scalonym. W momencie, kiedy powstaje ten film, jest to model o dość przeciętnych możliwościach. Jednak porównując do historycznej konsoli, różnica jest ogromna.
naprawdę olbrzymia. Mikroprocesor współpracuje z pamięcią DDR3 SDRAM, a także z pamięcią flash typu NAND, w której zapewne przechowywany jest główny system operacyjny, czyli Android, odpowiednio zmodyfikowany na potrzeby urządzenia oraz dostarczony przez producenta gry. Zróbmy teraz małe porównanie kilku wybranych elementów obu urządzeń. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, łatwo znajdzie więcej fachowych i bardziej szczegółowych informacji. Najpierw mikroprocesory, prawdziwe krzemowe mózgi. Dalej zerknijcie, jak bardzo zmieniły się elementy dyskretne. Czas na rezystory, te do montażu THC są zupełnie inne niż przeznaczone do montażu SMT. Dla mniej zorientowanych przypominam, że są to elementy wykorzystywane do ograniczenia prądu. Występujący spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Zerknijcie, że elementy klasyczne mają kolorowy kod określający ich rezystancję oraz tolerancję, czyli możliwe odchylenie od spodziewanej wartości, ewentualnie dodatkowo współczynnik temperaturowy. Podczas gdy elementy SMD mają napisy określające ich parametry, albo gdy są bardzo małe, jak tutaj w ogóle nie mają żadnych napisów. Wtedy do określenia ich rezystancji konieczny jest schemat ideowy urządzenia lub pomiar na płytce. Jeśli dany rezystor jest uszkodzony, można zmierzyć rezystancję analogicznych sprawnych rezystorów, jeśli widać powtarzające się fragmenty schematu. Czasem też w sytuacji uszkodzenia rezystora, w razie braku schematu urządzenia, dobiera się je bazując na doświadczeniu. Bywa też, że znajduje się drugie uszkodzone urządzenie, np. drugą taką samą płytę główną komputera i po sprawdzeniu wybranego elementu, czy jest sprawny, przynosi się go do naprawianej płyty. Na koniec warto dodać, że parametry elementów SMD nie są zapisywane jawnym tekstem, a kodem, którego nauczenie się jest bardzo proste. Czas na kondensatory. Jest to w dużym uproszczeniu element zbudowany z dwóch przewodników rozdzielonych dielektrykiem, służący gromadzeniu ładunków elektrycznych. Tutaj zarówno w przypadku elementów do montażu THC, jak i SMT pojemność kondensatora oraz maksymalne napięcie pracy można odczytać z napisów na nim. Podobnie w przypadku małych elementów SMD napisów często nie ma. Dodatkowo dla kondensatorów elektrolitycznych oznaczany jest biegun ujemny, ale już dla rzadko stosowanych kondensatorów tantalowych oznacza się biegun dodatni. I kto to wymyślił? Dalej diody. W dużym uproszczeniu przewodzą prąd głównie w jednym kierunku. Wyróżniamy wiele różnych rodzajów. Są takie pełniące dodatkowe funkcje jak diody świecące czy diody Zenera stosowane w układach stabilizacji napięcia i prądu. Teraz krótko o tranzystorach. Te działają, mówiąc obrazowo, jako swego rodzaju małe elektroniczne wyłączniki. I na koniec oscylatory kwarcowe. Te wykorzystują zjawisko piezoelektryczne. Są źródłem częstotliwości wzorcowej i sygnałem taktowania. Mówiąc obrazowo, wyznaczają rytm, w jakim urządzenia na płytce powinny pracować, jak dobosz grający na bębnie. Oczywiście ten krótki i bardzo uproszczony kurs elektroniki przedstawia tylko w małym stopniu zasady działania elementów elektronicznych. Jednak moje filmy oglądają zarówno osoby początkujące, jak i bardziej doświadczone. Mam nadzieję, że eksperci wybaczą mi przedstawienie zasad działania elementów elektronicznych w tak dużym skrócie. W ramach konkluzji, dzisiejsze urządzenia są niestety tak projektowane i produkowane, że ich naprawa stanowi coraz większe wyzwanie. Czy takie porównanie dwóch urządzeń z dwóch różnych galaktyk uważacie za interesujące? Na koniec coś dla prawdziwych twardzieli oglądających filmy do końca. Dwie ciekawostki. Pierwsza to zdjęcie prototypu Atari 2600 wykonanego w 1975 roku.
Druga to rysunki ze zgłoszenia patentowego dotyczącego konsoli Atari 2700, która miała być następcą urządzenia prezentowanego w dzisiejszym filmie. Przedstawiają one bezprzewodowe kontrolery. Niestety Atari 2700 nigdy nie zostało wprowadzone na rynek. Za to kontrolery w nieco zmodyfikowanej formie zaczęły być sprzedawane jako urządzenia peryferyjne o symbolu CX42 przeznaczone do konsoli 2600. Trzymajcie się zdrowo!